Czas na potrójne espresso. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości. Dzisiaj w potrójnym espresso same panie. Pani Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich Państwa serdecznie. A także pani Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa. Pani Barbara Dziuk, dzisiaj w połączeniu telefonicznym. Drogie panie, zaczniemy od ataków na Jana Pawła II, na świętego Jana Pawła II, na papieża Polaka. No i teraz bardzo jestem ciekawa pani opinii, dlatego że już 2 kwietnia, Dzień Papieski, Narodowy Marsz Papieski w Warszawie. Serdecznie zapraszam i panią Pawliczak, i panią Dziuk na ten marsz. Zastanawiam się, po co i dlaczego niektóre środowiska tak bardzo dzisiaj chcą zobrzydzić wizerunek Jana Pawła II. I zacznę tutaj od pani Karoliny Pawliczak. Pani redaktor, ja też niejednokrotnie wypowiadałam się w takim, nie wiem jak to nazwać, wymiarze, w takim zakresie, jeśli chodzi o Jana Pawła II. Otóż nikt nie odbiera ogromnych zasług papieżowi Janowi Pawłowi II, zasług dla naszego kraju. Był wielkim i jest wielkim autorytetem. I ja też tego nie kwestionuję, żeby była jasność. Natomiast my dzisiaj rozmawiamy o zupełnie innych sprawach, a mianowicie o przestępstwie pedofilii, bo rozumiem, że też do tego jest nawiązanie tego tematu, które zostało ujawnione, zresztą nie w obecnym czasie, tylko o tych przestępstwach pedofilii w kościele słyszeliśmy i wiedzieliśmy od dawna. I stąd takie podejrzenie zaznaczam, że Jan Paweł II o tym również wiedział i że te przestępstwa po prostu były przez niego również kryte. Ale pani poseł, to znaczy, że nie robił zupełnie nic, to pani chce powiedzieć? Ja myślę, że te działania były na pewno niewystarczające. Bo przenoszenie... Ale to były kryte czy były niewystarczające? Bo były kryte, to interpretacja jest taka, że nie robił nic. Starał się coś w tej sprawie zrobić, ale niewystarczająco. Te działania były w dużej mierze prowizoryczne, bo przenoszenie księży, no to też można przyjąć, pani redaktor, że było to przykryte, ponieważ przenoszenie księży, którzy mieli wyroki w tej sprawie, żeby była jasność, bo to nie było podejrzenie w stosunku do tych osób, ale wyroki związane z przestępstwem pedofilii, ja uważam, że to jest po prostu zbrodnia. Zbrodnia na dzieciach, na psychice dzieci, na zdrowiu, bezpieczeństwie. To jest coś takiego, z czym dziecko właściwie nie może sobie bardzo często poradzić. I przenoszenie tych księży z parafii do parafii, no pani redaktor, naprawdę to jest właśnie krycie pedofilii, niestety. I ja uważam w ogóle, że należałoby otworzyć archiwa kościelne po to właśnie, żeby w tych sprawach po pierwsze nie mieć podejrzeń, ale mieć pewność, co się wydarzyło, co się działo na tamten czas i żeby faktycznie być może nawet oczyścić z tych podejrzeń Jana Pawła II, rozumiem, jeżeli te działania pani poseł, były w jakiejś mierze skuteczniejsze. Dlaczego ja dopytuję? Dopytuję dlatego, że narracja, jaka jest budowana, wybrzmiewa w następujący sposób. Jan Paweł II nie robił nic z pedofilią w kościele. A to jest różnica pomiędzy tym, co pani przed chwilą powiedziała, że próbował, tak? Bo to Jan Paweł II rozpoczął właśnie bardzo szeroką dyskusję na temat tego problemu. Pani Barbara Dziuk, pani poseł, bardzo proszę ad vocem. Pani redaktor, zgadzam się, właśnie to Jan Paweł II przełamał ten temat, który był przemilczany i to on wprowadził pewnego rodzaju standardy w rozmowach, w badaniu tych spraw, bardzo trudnych spraw. Ale jeżeli mówimy o pedofilii, bo ja na przykład nie mogę się zgodzić z tym, że tylko się mówi o pedofilii w kościele, a przecież mamy wiele przykładów, wiele wyroków pedofilii w szkołach, pedofilii w różnych, powiedzmy, zawodach takich artystycznych. O tym się jakoś nie mówi w narracji społecznej i co mnie bardzo bulwersuje, nie tak dawno w mojej szkole w Tarnowskich Górach nauczyciel zamontował kamerę w ubikacji u chłopców, gdzie na wysokości, powiedzmy, narządów męskich. I tu jest wielki problem. Tu jednostka nadzorująca w ogóle z tym tematem nie zrobiła nic. Zamiatają pod dywan.
Ja cały czas tę sprawę monitoruję, informowałam zarówno Ministerstwo Edukacji, ale też i kuratorium i będę się tej sprawie przyglądać, bo tu jest ewidentnie działanie na szkodę młodego człowieka na psychikę i doszło do tego, że młodzież po prostu nie korzysta z toalet w szkole, tylko przemieszcza się do innego obiektu. I tu są rażące przykłady. I ja bym taki przykład mogła mnożyć w Polsce, bo doskonale wiemy, że w tym środowisku dużo nauczycieli nie specjalnie etycznie podchodzi do tych tematów. I to trzeba naprawdę płaszczyznę rozmowy w tym temacie rozszerzyć na wiele zawodów, a nie tylko skupiać się na UDC. Rozumiem. Drogie panie, to ja jeszcze dodam pytanie. Już za chwilę pani poseł, bo ja jeszcze jedno pytanie dodam i już pani Karolina Pawliczak będzie miała głos. Czy to, że właśnie w tym momencie ten temat bardzo jest tak bardzo głośno wybrzmiewa, to jest element takiego upolitycznienia też problemu pedofilii i nie tylko w kościele, bo pedofilia jest w różnych środowiskach, w różnych społeczeństwach, niestety, oczywiście. Natomiast dobrze wiemy, że jest kilka miesięcy przed wyborami. No i teraz pytanie, na kogo niektórzy chcą wpłynąć tym zachodzaniem, z obrzydzaniem na to młode pokolenie, które nie pamięta Jana Pawła II? Pani Karolina Pawliczak, widzi pani tutaj upolitycznienie tego tematu, ukampanijnienie? Może tak, takie słowo trochę dziwne. Ja zaraz się odniosę do tego, pani redaktor, właśnie do tej polityki i tego, że wkroczyliśmy w kampanię wyborczą i może mieć to wpływ oczywiście na to, co się obecnie dzieje, ale jeszcze odniosę się do słów pani poseł, bo owszem, ja się zgadzam, pani poseł, przestępstwo pedofilii, straszne przestępstwo pedofilii dotyka nie tylko środowiska kościelnego. Nie powinno się, że tak powiem, przypisywać tylko i wyłącznie tego zjawiska kościołowi, ale, i to jest to najważniejsze ale, zauważmy, że Kościół ma dostęp, księża, hierarchowie kościeli mają dostęp właściwie nieograniczony do środowisk, może źle to ujmuję, ale przede wszystkim jest to szczególne środowisko, które powinno być dla wielu przykładem. Księża mają dostęp do dzieci, nauczają dzieci podobnie religii. Jak lekarze albo nauczyciele. Ale to jest szczególne środowisko. No, drogie panie, nie kwestionujcie tego, bo to są osoby, które naprawdę z powołania powinny czynić dobro, a nie robić takie rzeczy. I dlatego właśnie ono jest szczególnie też, ale pani poseł, proszę nie przeszkadzać, dlatego ono jest szczególnie właśnie z uwagi na to napiętnowane, bo te osoby powinny służyć i być przykładem dla innych, a niestety się zdarza, że w tym środowisku mamy do czynienia z przestępstwem pedofilii. Proszę naprawdę tego ale też pani nie poseł, kryć, tu zgoda tylko. Pani poseł, zgoda, tylko że niestety musimy powiedzieć też, tak jak jesteśmy tutaj w tym programie we trzy, że problem pedofilii pojawia się też wśród lekarzy, wśród prawników, wśród aktorów, wśród polityków. No i to też są osoby zaufania publicznego, prawda? Można tak powiedzieć. Urzędnicy, pani dlatego Barbara Dziuk. Dlatego ja też to powiedziałam, ale pani redaktor. Pani Barbara Dziuk teraz, bo dzisiaj mamy utrudnione warunki, pani Barbara Dziuk. Ja chcę podkreślić, że znam z mojego otoczenia kilka przypadków fałszywie osądzonych księży właśnie o te przykre zjawisko, którym zniszczono życie. To z takimi osobami, bo łatwo się rzuca slogany, łatwo się komuś odbiera dobre imię, ale później to naprawić jest bardzo trudno. I w tym przypadku, jeżeli my rozmawiamy o najwyższej wartości, jaką jest dla Polaków święty Jan Paweł II i go wrzuca się do takiej narracji, która dla mnie jest niedopuszczalna, nie mając jednoznacznych dowodów, oczerniając jego dobre imię i zasługi, jakie wniósł nie tylko w politykę polską, obalenie komuny, czy tych wartości łączących wszystkie kraje, bo przecież on oddziaływał na cały świat. I
tu rodacy mu zgotowali taką narrację, dla mnie to jest nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. We wszystkich wypowiedziach zawsze trzeba mieć na względzie, tak jak pani poseł powiedziała, dobro człowieka, godność człowieka, a nie sobie szafować różnymi terminami i niszczyć wartości, które tak naprawdę powinny nas łączyć. Szanowne panie, to ja teraz mam pytanie, dlatego że wczoraj politycy PiSu powiedzieli o tym, że oczekują, że Senat zajmie się na tym najbliższym posiedzeniu właśnie uchwałą o obronie Jana Pawła II i uchwałą o reparacjach za II wojnę światową. No i teraz pytanie. Te prace na razie się, żadne na razie prace w tym temacie się nie wydarzyły, jeśli chodzi o Senat. Pan marszałek Tomasz Grodzki tych dokumentów nie skierował do prac w komisjach. Dlaczego? Z czego to może wynikać, pani Karolina Pawliczak? Pani redaktor, ja uważam, że Sejm i Senat, Parlament nie powinien się zajmować tymi sprawami. Absolutnie. Ja również nie uczestniczyłam w podejmowaniu głosowania przy uchwale dotyczącym Jana Pawła II, dlatego że ja uważam, nie tylko ja zresztą, rozmawiam też z wieloma osobami, które mają podobne spojrzenie na to wszystko, że dzisiaj, i to trochę nawiążę do pani wcześniejszego pytania, że dzisiaj właśnie używa się wiary, używa się Kościoła, miesza się pewne wątki niestety i to jest zarzut wobec rządzących do takiej tworzenia iluzji, ale właśnie to się dzieje, wojny religijnej. I ta wojna niestety będzie używana w kampanii wyborczej. Czyli a kto tę wojnę rozpoczął? No ja myślę, że wykorzystuje to zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość, używając wielu narzędzi, które to narzędzia posiada. Zresztą nie pierwszy raz, bo przy kampanii wyborczej, to proszę zauważyć, PiS atakuje Jana Pawła II, dzisiaj wyciąga tematy pedofilii w Kościele, pani poseł. Ale pani redaktor, właśnie chciałam powiedzieć, że to jest pomieszanie zupełnie wątków, dlatego że my mówimy o przestępstwie pedofilii. No ja się gubię, ja to się prawda. Ja się zgadzam z tym, że dotyka wielu środowisk i my musimy to piętnować. Zresztą jako lewica, jako formacja lewicowa uważamy, że to przestępstwo nie powinno być nigdy przedawnione, bo mamy przypadki też takie, że ofiary, które po latach zresztą próbują dociec swojej sprawiedliwości, niestety z uwagi na przedawnienie przestępstw mają tak, te pani ograniczenia. Poseł, postawmy przecinek. Pani Barbara Dziuk. Słyszała pani przed chwilą panią Karolinę Pawliczak na pewno. Czyli PiS podgrzewa atmosferę i wyciąga temat. No, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo narracja tu jest akurat ze strony przeciwnej, która tak naprawdę od, no nie pamiętam już jakiego momentu, ale od początku, jak jest w Sejmie, niszczy wartości rodzinne, niszczy pewne standardy obowiązujące w Polsce, czyli taką wartość człowieka, wartość... Jakie wartości? No pani poseł, jakie wartości niszczymy? Ale w kwestii Jana Pawła II ja się nie mogę zgodzić i to społeczeństwo całe jest oburzone. Zresztą badania przeprowadzone w rankingu wyszło, że 83% Polaków są za zachowaniem godności papieżowi Janowi Pawłowi II. I to, co państwo robiliście i robicie z tym tak ważnym człowiekiem, Polakiem, który naprawdę miał oddziaływanie i nadal ma, jego słowa są przecież aktualne na cały świat, to jest niedopuszczalne. Państwo naruszyliście dogmat, który jest akceptowany przez wszystkie religie, przez wszystkie światopoglądy, a przede wszystkim mówienie, że to PiS wykorzystuje religię, to jest... Rozumiem. Ja naprawdę nie zgadzam się absolutnie. I kropka. I to jest... Drogie panie. To jedno zdanie tylko, dosłownie jedno. Pani poseł, polecam pani słowa pana, przepraszam, księdza Isakowicza Zaleskiego, który powiedział, że Kościół niestety nie oczyścił się z przestępstw pedofilii. No, ale i też nie można mówić, dalej, że nie robi nic. Żeby pójść dalej, musi się oczyścić. Drogie panie, dobrze, bo mamy ostatnie minuty. Bardzo szybko nam dzisiaj czas mija. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale oczywiście musimy już powoli zmierzać ku końcowi. To ja w takim razie zapytam panią Karolinę Pawliczak. Nowa Lewica i Platforma to będzie nowy byt? Czy w końcu Szymon Hołownia i PSL przekona się do Lewicy i pani Karolina Pawliczak liczy na to?
Liczę na to, że potrafimy znaleźć porozumienie w kwestii wspólnej listy. Ja o tym mówię oficjalnie i mówię przy każdej możliwej okazji, kiedy jest taka możliwość, coś nie ma chemii. Aby formuła wspólnej listy była, bo zjednoczeni na pewno będziemy silniejsi. Natomiast owszem, żeby tu popieram panią redaktor, żeby do tego doszło, musi być wola wszystkich liderów, musi być zgoda na opozycji w tej sprawie. Ja myślę tak, że jest jeszcze na to czas. Są prowadzone różnego rodzaju rozmowy na różnych poziomach. A do kiedy ten czas jest? Myślę, że on się też kończy już powoli, dlatego że jest presja. Donald Tusk już tu mocno. Jest presja, dlatego że społeczeństwo też musi mieć jasny sygnał, konkretny sygnał, tak jak przy pakcie senackim, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że potrafimy też w przyszłości współrządzić. A na razie idzie to kiepsko, pani poseł. Dobrze, to ja zapytam panią Barbarę Dziuk. Pani Barbara Dziuk odpowie, czy Prawo i Sprawiedliwość, patrząc na sondaże, czuje chłód opozycji na swoich plecach, czy nie? To znaczy, my jesteśmy od zawsze jako Zjednoczona Prawica razem, patrzymy wspólnie na działania dla Polski, natomiast to, co obserwuję i to, co wyczytuję w mediach odnośnie Koalicji Obywatelskiej, to tam monolitu nie ma, tam po prostu jest kłótnia, nie potrafią się już teraz dogadać co do miejsc na liście. A jak oni mają tworzyć w przyszłości rząd, to jest dla mnie wielki znak zapytania. Pani poseł, a PiS będzie się dogadywał, bo ja rozumiem, że Adam Bielan to jest pewniak, Republikanie oczywiście, Stowarzyszenie Odnowa Marcina Ociepy to jest pewniak, ale Paweł Kukiz i Zbigniew Ziobro to też takie pewniaki? I Konfederacja jeszcze pytanie, czy co z Konfederacją? No i Konfederacja. Konfederacja idzie oddzielnie z tego, co ja wiem, ale tak jak mówię, wiele wartości nas łączy, ale tu co do... Ale chyba nie ze wszystkimi, pani poseł, te wartości tam. No, ja powiem tak, no na pewno bliżej nam jest do Konfederacji niż do Platformy. No tutaj... Oto pani poseł odkrywa karty powoli. Nie, ja nie odkrywam kart, tylko ja patrzę realnie na politykę i patrzę na dobro Polski, bo jeżeli mamy mieć przede wszystkim stabilność i rozwój Polski i dobry kierunek obrany przez Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba zapraszać różne strony, aby po prostu reprezentować polską rację stanu, a nie tak jak Koalicję Obywatelską interesy Niemiec i Rosji. Drogie panie, ale dobrze, to ja zapytam panią Barbarę Dziuk o takiego kogoś jak pan Grzegorz Braun na przykład, pani poseł. No tu są sporadyczne osoby, które są bardzo kontrowersyjne. Czyli niektóre osoby chcecie wykluczyć jakby z tej współpracy. Nie, ja nikogo w życiu nie wykluczam, bo zawsze może osoba się nawrócić i przemyśleć swoje działania, bo zawsze można z każdego człowieka wydobywać dobro. Takie mam zasady w moim życiu i na tym dobrze wychodzę. A ja myślę, że dla dobra tego, żeby utrzymać się przy władzy, podpiszecie koalicję z każdym, oczywiście po tej najbardziej radykalnej prawicowej stronie. I Konfederacja niestety, mimo że ona ucieka od takiej narracji, bo przecież wyraźnie mówią o tym, że nie chcą z wami mieć nic wspólnego, to podejrzewam, że ostatecznie może to być wielka groźba. Tam w Konfederacji dzisiaj też są różne zamieszania, różne stronnictwa, więc zobaczymy jeszcze. Dobrze, dziękuję panią bardzo za bardzo szybką, dynamiczną rozmowę. Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję. Pani Barbara Dziuk, dnia. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za spotkanie, a już za chwilę... Pozdrawiam serdecznie panią redaktor i wszystkich państwa i liczę na dobrą współpracę, bo naprawdę wiele spraw nas łączy, a przede wszystkim łączy nas Polska. Oczywiście, że tak. Dziękuję pani bardzo za rozmowę w Potrójnym Espresso, a już za chwilę, no właśnie o tych politycznych mariażach. Profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. We'll be right back.